zewnątrz. Nie jest zrozumiałe to, co tu się dzieje, dlatego muszę komentować i tłumaczyć te techniki. W naszych formach wszystkie techniki są zakodowane, są symbolami technik. I teraz zobaczycie Państwo na żywo w aplikacji, do czego służą te techniki. Proszę. Pokazują uczniowie początkujący, którzy ćwiczą w naszej mławskiej grupie od 1,5 roku. Pokazujemy atak, a potem przykładową obronę. Jak widzicie Państwo, techniki są dosyć proste, niezbyt skomplikowane. Ćwiczymy je na treningu w ochraniaczach, tak aby nikomu się nic nie stało. Większym nie jest systemem, w którym uderzamy się na przykład w głowę. Po wielu latach treningu wyglądamy normalnie, nie mamy wybitych jedynek, nie mamy połamanych nosów. Jest to styl dla ludzi myślących, styl dla ludzi, którzy nie zgadzają się ze stereotypem, który mamy na temat sztuk walki. Dzisiaj ludzie myślą, że ludzie ćwiczący sztuki walki to ludzie ogoleni, napakowani z tatuażami od dołu do góry. Nie. Ale niestety nie wszyscy się z tym zgadzają. Dla nas sztuka walki jest także sztuką, dla nas jest to także droga życia, dla nas jest to także coś, co może poprawić nasz charakter i może być dla nas czymś więcej niż tylko pasją. Używamy w aplikacjach pięści, łokci, kolan, kopni, brzuchów. Styl jest całościowy, nie wymaga jakiegoś przygotowania fizycznego, specjalnego, nie wymaga umiejętności akrobatycznych. Niezależnie od wieku każdy może zacząć ćwiczyć. To co mówiłem przedtem, o atakach na słabe punkty, jest tutaj widoczne. Atakujemy kwitanie, atakujemy krocze. Styl nie jest dobry do walk sportowych, ponieważ w naszym stylu nie walczymy według jakichś zasad. Stosujemy techniki, które są praktyczne i stosujemy takie techniki, które nam pomogą szybko wygrać. Oczywiście trening musi być także bezpieczny. Wszyscy zawsze kontrolują swoją siłę. Kontrolujemy także to, gdzie uderzamy, tak aby po treningu każdy bezpiecznie wrócił do domu. Styl nasz dotarł do Europy poprzez wielkiego mistrza Leon Kinga, ostatniego mistrza i pana z Hongkongu. W Polsce ten styl ćwiczony jest od lat 80. Mieliśmy w Mławie już kilka osób, które zajmowały się tą sztuką walki, przyjeżdżały do Warszawy, do kwatery głównej stowarzyszenia i w ten sposób rozpoczęła się nasza przygoda z większą punktu w Mławie. Ćwiczymy w mławskiej hali sportowej 2 razy w tygodniu. Regularnie organizujemy także seminaria, obozy letnie, obozy zimowe. Uczniowie mają bezpośredni kontakt z naszymi mistrzami z Hongkongu, a także z naszymi mistrzami z Europy, którzy przyjeżdżają do Polski co miesiąc. Dziękujemy grupie początkujących. Przydało nagrywać z przodu, nie? Według legendy mistrza Nung Mui, ćwicząc kilkadziesiąt lat w klasztorze Shaolin, stwierdziła, że nie zawsze tylko można myśleć siłowo w walce. Nie zawsze siła jest najważniejsza, ponieważ zawsze możemy spotkać osobę silniejszą. Natomiast technika, metoda walki jest dla nas o wiele ważniejsza. Najniebezpieczniejszą bronią człowieka zawsze jest jego umysł, zawsze jest to, co może na treningu poznać wartościowego. Jak widzimy, nie mamy tu dużych problemów z obroną.
nawet nazwa naszego stylu, Wing Chun, jest imieniem kobiety, ponieważ jeden z mistrzów nazwał swoją szkołę imieniem swojej pięknej żony. Wing Chun oznacza po chińsku piękną wiosnę, więc nasz styl, tłumacząc go na polski, oznacza pięść pięknej wiosny. Techniki, tak jak już mówiłem, dosyć nietypowe. Nie takie, które znamy z kina, nie takie, które znamy z kiepskich filmów kung fu. Czasami na pokazach widzimy, że ludzie nie całkiem rozumieją, co się dzieje. Czasami na treningach spotykamy się także z podejściem sceptycznym, ale nasz styl. Dziękujemy bardzo. Uczy obrony. Zapraszam. Formę prowadzi psychik Marcin Błaszak, pierwszy stopień mistrzowski, główny instruktor Mławskiej Szkoły Wing Chun Kung Fu. Wieloletni adept naszej szkole warszawskiej. Także psychik Adam Szuchowski, pierwszy stopień mistrzowski, mój asystent z klubu w Warszawie, a także nasi pionierzy Mławskiego Wing Chun Kung Fu, Mirek i Mariusz. Pierwsze osoby, które zaczęły uczęszczać do naszego klubu w Warszawie i przywiozły Wing Chun do Mławy. Wing Chun to przede wszystkim samoobrona, przede wszystkim kung fu służące do rozwoju charakteru, to także techniki dobre dla zdrowia, to także techniki dobre dla samopoczucia. Dziękujemy. Większą prędkość, większą siłę ciosu, lepszą koordynację. Wing Chun Kung Fu to system, który posługuje się w walce bardzo specyficznym hasłem, to znaczy jeżeli masz litość, to nie walcz, a jeżeli walczysz, to rób to bez litości. Jest to system, który powstał 300 lat temu w Chinach, więc musimy zrozumieć, że tam walczono zawsze o życie, nie było zawodów, dlatego nasz system nie jest przygotowany do walki sportowej. Dlaczego? Dlatego, że na ulicy nie ma sędziego, na ulicy nie ma kategorii wagowych, na ulicy nikt nie przerwie gongiem po 3 minutach. To, co Państwo widzicie, to efekt pogoda na przykład treningu, które zawsze są dosyć ciężkie, a jak wszyscy widzą, efekt także szybko się pojawia. Kung Fu to do siebie, że ile zainwestujesz w kung fu, tyle z niego wyjmiesz. Widzimy tu krótkie, dynamiczne kopnięcia, przede wszystkim na słabe punkty, na kolana, stopę. Niewiele stosujemy wysokich kopnięć, niewiele obrotowych, niewiele wyskoków, ponieważ na ulicy nie tak łatwo coś takiego wystosować. Wszystko jest możliwe na ulicy, dlatego nie możemy się ograniczać do jednej strategii. Mamy wiele możliwości,
Ale najważniejsze w Niemczech to jest to, że jest to system opracowany przez mistrzów klasztorze Shaolin, system zreformowany, który został oczyszczony ze zbędnego balastu, nie posiada kwiecistych ruchów, nie posiada akrobacji. Większą część treningu stanowią bardzo praktyczne techniki, które ćwiczymy z partnerem w pełnym kontakcie. Styl oceniamy przez ekspertów jako jeden z najbardziej skutecznych chińskich styli kung fu. Dodam, że naszą szkołę odwiedzają regularnie służby specjalne. W całym świecie większość praktykowany jest przez oddziały specjalne Marines, oddziały specjalne węgierskie, litewskie oddziały specjalne. Mamy w naszych klubach wielu ekspertów innych sztuk walki, którzy doceniają praktyczne podejście naszej szkoły. Mamy wielu karateków, judoków, którzy także w naszym stylu znajdują coś wartościowego. Dziękujemy. Techniki prezentuje Siewik Marcin Błaszak ze swoimi asystentami. To pokaz walki z dwoma przeciwnikami. Jak widać, nie ma czasu na zbędne techniki, nie ma czasu na piękne ruchy, nie ma czasu na kocie ruchy i na ładne okrzyki. Trzeba szybko skończyć i uciekać. Teraz obrona przed bronią. Właśnie te techniki są najbardziej popularne wśród służb specjalnych, policji, komandosów. Broń w dłoniach eksperta większą funkcją staje się bardzo niebezpieczna. Mamy w naszym systemie dwa rodzaje broni. Jedną bardzo długą broń, 3-metrowy kij, a także parę krótkich noży motylkowych. Te techniki są w programie zaawansowanym, głównie ćwiczone przez instruktorów i asystentów, ale także pojawiają się na normalnych treningach. Dziękujemy za uwagę. Teraz zaprezentujemy z Siewikiem Marcinem we dwóch proste techniki Chisao, czyli trening refleksów rąk, trening tak zwanych lepkich rąk. Zrobimy to razem. Te techniki wykonujemy w dosyć wysokim tempie. Służą do tego, abyśmy poprzez czucie, poprzez refleks czucia reagowali w walce podświadomie. Jechali sportowej w każdą środę i sobotę.
Dziękuję.